Dzisiaj będzie o tym potworze. Jest to chłodzenie powietrzne Corsair A500. I szczerze mówiąc, to jest chyba dość kontrowersyjne chłodzenie. Chociaż w sumie nie wiem, czy powinienem mówić kontrowersyjne. Po prostu nie przypominam sobie, żeby na temat jakiegokolwiek chłodzenia były tak bardzo zróżnicowane opinie. Jedne zachwalające, drugie wręcz mieszające to chłodzenie z błotem. Więc postanowiłem, że sam wskoczę na hypowóz i sprawdzę, czy to chłodzenie jest dobre czy złe. Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Myślę, że firma Corsair jest tam Wam w mniejszym lub większym stopniu znana. W ostatnim czasie ta firma robiła głównie chłodzenia wodne typu AYO, a także takie, które mogliśmy poskładać samemu. No i nagle otrzymaliśmy chłodzenie powietrzne i świat zwariował. Warto sobie powiedzieć, że to nie jest pierwsze chłodzenie powietrzne w historii tej firmy, ponieważ jakiś czas temu produkowali oni właśnie chłodzenia powietrzne i z tego co wiem, to były one całkiem niezłe, ale wtedy ja jeszcze nie bardzo interesowałem się sprzętem, no i na chleb mówiłem pep. Jest to naprawdę bardzo duże chłodzenie powietrzne, które waży prawie 1,5 kg. Jest sparowane z dwoma wentylatorami 140 mm w konfiguracji push-pull, czyli jeden wentylator wciąga, drugi wyciąga powietrze. No i zobaczmy, co dostajemy w pudełku. Ok, to robimy sobie unboxing. Tutaj mamy zapewne nasze mocowania i śrubełki. No i mamy nasze wielkie chłodzenie. O! Tutaj na boku chłodzenia mamy fajny korserowy śrubokręt. Generalnie bardzo spoko sprawa. Uprości nam nieco montowanie. Ok, no i tak wygląda nasze chłodzenie. Tak jak Wam mówiłem wcześniej, waży ono 1,5 kg, więc jest naprawdę porządnie ciężkie. No jest bardzo duża konfiguracja push-pull, ale co fajne z tymi wentylatorami, to one są przesuwalne i montuje się je w ten sposób. Tak więc jeżeli mamy dość wysokie kości ram, bez problemu możemy sobie troszeczkę podnieść nasz wentylator, tak żeby nasze kości ram się zmieściły. To samo oczywiście z drugiej strony, gdyby sekcja zasilania była też wysoka. No i bardzo fajny patent, ta góra jest ściągana i tam mamy łatwy dostęp do naszych śrub mocujących. No i wtedy sobie jesteśmy w stanie w prosty sposób to chłodzenie zamontować. No i to praktycznie wszystko, co dostajemy. Myślę, najbardziej kontrowersyjnym tematem, jeżeli chodzi o to chłodzenie, to jest jego cena. Jest to naprawdę bardzo drogie chłodzenie i cenowo może stawać w szranki z Noctuą albo Assassinem Trójką. Na logikę wypadałoby, sprawdzając takie chłodzenie, porównać właśnie do tych wcześniej wymienionych. No jednakże ja nie jestem specjalnie dużym twórcą i po prostu nie mam tego typu chłodzeń, więc zdecydowałem, że porównam to chłodzenie do tego, co po prostu mam, czyli stokowy Wraithspire od AMD, no i chłodzenie Fortis 3. Ja wiem, że pomiędzy tymi chłodzeniami jest w ogóle przepaść cenowa i najprawdopodobniej Corsair A500 je totalnie rozkwasi, no ale tak jak mówiłem, po prostu porównuję do tego, do czego mam. Więc ten test traktujcie raczej na zasadzie, o ile takie chłodzenie wielkie, taka A500 może być lepsza od trochę tańszych chłodzeń czy chłodzenia stokowego. Zerknijcie jeszcze proszę na platformę testową, którą przygotowałem do tego materiału. Temperatura w pomieszczeniu wynosiła 23 stopnie Celsjusza. Pasta użyta na wszystkich chłodzeniach była taka sama, dołączona przez Corsair. No i pomiary hałasu były przeprowadzane w tym samym miejscu, w tej samej odległości. Zacznijmy od temperatury w spoczynku. Myślę, tutaj bez szału chłodzenia wszystkie wypadają podobnie. Następnie przechodzimy do testu Smal FFTS Prima 95. Wszystkie chłodzenia katowałem przez 20 minut tym stres testem. No i najwyższą temperaturę bez niespodzianek miało AMD Wraithspire. No i najlepszą Corsair A500. Tutaj różnica na poziomie kilku stopni Celsjusza pomiędzy tymi dedykowanymi chłodzeniami.
Taktowanie podczas testu SMAL FFTS było takie samo w przypadku Corsera A500 i Fortisa 3. Gdy zdecydowałem się na uruchomienie testu In-Place FFTS przez 20 minut, tutaj temperatura pomiędzy Fortisem 3 a Corserem A500 była bardzo mała. Jest to test, który nie aż tak mocno żyłuje procesor, stąd ta mała różnica. Przechodząc do hałasu, w spoczynku najgłośniejsze było mimo wszystko chłodzenie Corsair. No i tak samo było zresztą w przypadku obciążenia. Najcichszy był Fortis 3. Zauważcie, że różnica między Fortisem 3 a Corsairem A500 to jest aż ponad 10 dB. Postanowiłem, że również procesor podkręcę i sprawdzę, jak będą prezentowały się temperatury. Napięcie i częstotliwość taktowania procesora widzicie tutaj u góry. No i w przypadku testu SMAL FFTS, no jak widzimy, Fortis 3 dobijał do 98 stopni. Więc tutaj różnica ponad 10 stopni pomiędzy tymi chłodzeniami. Wiecie co, no wydaje mi się, że katowanie procesora w okolicach 100 stopni no nie jest zbyt bezpieczne. Oczywiście ta temperatura w przypadku A500 jest również wysoka, no ale jednak jakby nie było, jest o ponad 10 stopni niższa. W przypadku overclocku i testów in-place FFTS tutaj różnica na poziomie 2 stopni. Moi drodzy, po testach myślę bez niespodzianek A500 okazała się lepsza niż testowane przeze mnie chłodzenia. No i bez wątpienia Corsair wychodzi praktycznie we wszystkich testach nawet gdy naj nie znaczy najlepiej. Otóż chłodzenie A500 jest największe, jest najwydajniejsze, jest najładniejsze, ale też jest przez to najdroższe i jest najgłośniejsze, więc to nie jest tak, że to chłodzenie ma drogę usłaną różami, że tak powiem, i myślę, że stąd biorą się głównie te takie kontrowersje. No i dorzućmy jeszcze dość wysoką cenę, no i voilà, mamy podzieloną opinię. Szczerze mówiąc, ja osobiście nie wróżę zbyt dużej popularności tego chłodzenia tutaj u nas w rodzimym kraju, aczkolwiek no trzeba sobie też powiedzieć, że to chłodzenie jest naprawdę porządnie wykonane. No i prezentuje się całkiem nieźle w naszym komputerze, więc jeżeli ktoś z Was ma dość spory budżet i chciałby mieć naprawdę ładne i dobrze wykonane chłodzenie powietrzne, no to okej, to wtedy w porządku. No cóż, jest to po prostu najwydajniejsze powietrzne chłodzenie, jakie mam obecnie pod ręką, więc najprawdopodobniej zostanie ono na moim testbenchu i za jego pomocą będę katował jakieś przyszłe procesory, które wpadnie mi do głowy katować. Już widzę te setki komentarzy, trzeba było sprawdzić chłodzenie z E8400. Nie dacie mi żyć teraz już, nie? Myślę, również niewątpliwym plusem, jeżeli chodzi o to chłodzenie, to jest łatwość konstrukcji, bo bardzo prosto jesteśmy w stanie to chłodzenie zamontować, na pewno zdecydowanie prościej niż Fortisa 3. Ten system montowania w Corsairze A500 jest naprawdę całkiem nieźle przemyślany. Do tego wentylatory, które da się w prosty sposób zamontować i regulować, nawet gdy mamy dość wysokiej kości, tak jak ja. No jest to na pewno całkiem niezły pomysł i przemawia na korzyść tego chłodzenia. Tyle z mojej strony, mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zerknijcie jeszcze na inne moje filmy. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajus.